Wszystkie panele w pionie, przymocowane. Bardzo fajnie to jest zabezpieczone. Moim zdaniem do transportu spoko. I są panele od Selfy. Panele 10 sztuk 370 oraz 4 sztuki 390 full blacków. Teraz tylko problem, jak je przetransportować. Jak widzicie, już jestem po rozładunku. Powiem wam, że wybrałem sobie super porę na rozładunek i zamawianie paneli. Na dworze wieje. Przytarganie tego to było naprawdę masakra. Ale miałem tutaj pomoc. Żona pilnowała, żeby panele nie odleciały. A ja jakoś sobie tutaj przytargałem. Powiem wam, nie wiem jak w tej chwili jest z jakością, jeżeli chodzi o produkcję paneli. Bo zamawiałem panele jakieś 2 lata temu i naprawdę jak patrzę na te panele, a na panele, które właśnie miałem zamawiane 2 lata temu, czy tam 3 nawet, to tutaj czuć prestiż, tak? Jak to mój kolega z pracy mówi, czuć prestiż. Naprawdę i samo wykonanie ramki. Widać, że to nie jest tako zrobione na odpierdziel, tylko bardzo fajnie. Poza tym szukałem tutaj skaz na tym krzemie, na tych płytkach, bo poprzednio jak zamawiałem panele, to na 6 zamówionych sztuk 4 miały jakieś skazy, tak? Skazy w związku ze źle wykonanymi połączeniami. I tamte panele od razu reklamowałem. Tutaj każdy panel przeglądałem, jak nosiliśmy. I powiem wam, że nie ma najmniejszego problemu ze skazą, ze skazami, nie ma problemu z jakością. Naprawdę jestem zadowolony, że wybrałem Selfę. Troszeczkę trzeba było więcej zapłacić, ale jednak było warto. Podoba mi się też sposób, jak były transportowane. Tak jak widzieliście na wcześniejszym ujęciu, były spięte pionowo na palecie, ale pomiędzy nimi były pozapinane takie narożne plastikowe zatrzaski. Ja jak zamawiałem 3 lata temu, czegoś takiego nie było. I panele przychodziły pouszkadzane. Tutaj jak widzicie jest szczelina około 5 mm do 10 między każdym panelem. I to naprawdę pozwoliło na to, że panele dojechały do mnie w całości. Nie mam żadnych uszkodzeń. Te ślady to widzicie, po prostu poukładałem to na trawie. A jest błoto i troszeczkę ufajdoliłem te panele. Ale ogólnie, jeszcze raz powtórzę, tak jak to mój kolega z pracy mówi, czuć prestiż, jeżeli chodzi o te panele. Wyglądają naprawdę super. Już nie mogę doczekać się, kiedy będę je montował na dach. Na razie muszę sobie poczekać. I tyle. Wrzucę wam jeszcze jakieś dokładniejsze zdjęcie na koniec filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ja zamawiałem 2 rodzaje paneli, tak? Te panele, 10 sztuk. Mają iść na południe. Są to 370. Half cuty, jak widzicie. I tutaj mam 4 sztuki full black 390. Są one większe troszeczkę i szersze, ale za to krótsze. Powiem wam, że jedne i drugie wyglądają naprawdę super. Obie są w opcji z ramką czarną, pełną czarną ramką. I tyle. Coś więcej będę mógł wam pokazać i powiedzieć, jak już będę montował te panele. W tej chwili chciałem tylko jak najszybciej uciec z nimi do garażu, ponieważ wieje okropnie na dworze i miałem trochę stracha, że to się wszystko przewróci i pobije. I to tyle na dzisiaj. Mam trochę bałagan w garażu. Nic nie poradzę. Szykuje mi się ten właśnie remont ze zmianą fotowoltaiki. I tak to niestety wygląda. Ale powoli wszystko sobie tutaj ogarnę. I mam nadzieję, że będzie to wszystko działało tak, jak chciałem. Życzę wszystkim bezwietrznej pogody. Mam nadzieję, że wasze panele bardzo dobrze trzymają się dachu. I nic wam nie odleciało, bo pogoda jest okropna. Tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym materiale. Hej!